Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Po głośnym pożarze w Przylepie nielegalne odpady w Polsce stały się głównym tematem kampanii. Padają zarzuty, ale są też pytania o odpowiedzialność, bo część oskarżeń to próba zburzenia zaufania do służb, w tym wypadku strażaków. Platforma nazywa PiS trucizną, a PiS odpowiada, że sprząta po Platformie. Pożar składowiska w Przylepie gasiło 118 wozów strażackich i ponad 340 funkcjonariuszy. Informacje o akcji przedstawiał posłom w Sejmie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Wskazywał, że podejmowane były badania wody i monitoring powietrza. Urządzenia cały czas były włączone, realizowano je na różnych wysokościach. W żaden sposób nie było zagrożone życie ani zdrowie mieszkańców Przylepu, ani też Zielonej Góry. Dlatego nie było decyzji o ewakuacji mieszkańców. Po tym, co wydarzyło się w Przylepie, obóz rządzący mierzy się z oskarżeniami Platformy. Obejmują one nie tylko to, co stało się na składowisku, ale też to, skąd wzięły się w Polsce nielegalne odpady. To rządy Platformy Obywatelskiej uczyniły z Polski Eldorado śmieciowe w Europie. Takiej odpowiedzi na to pytanie udzielił rzecznik rządu. Przewodniczący Platformy ciągnął jednak temat i sięgnął po niego w Ostródzie, gdzie kontynuował kampanię. Tutaj padły kolejne zarzuty, a brzmią one, i tu cytat, płoną śmieci, by likwidować dowody. Bo nie będzie czego badać. Nie wierzcie w przypadki. Widzę ten napis, PiS równa się drożyzna. Ja dzisiaj czuję, że PiS to równa się trucizna. Trudno nie widzieć związku między tymi słowami przewodniczącego Platformy, a tym, co w Sejmie mówiła marszałek województwa lubuskiego z Platformą związana. Hasło trucizna zostało powtórzone. Nie mogłam uwierzyć, jak wmawia się nam, że spalona trucizna nie zagraża zdrowiu i życiu. Przeciwko tym wypowiedziom marszałek Elżbiety Polak mocno protestował prezydent Zielonej Góry. Chciał uniknąć wzbudzania niepokoju wśród mieszkańców. Mają dziesiątki pytań, czasami absurdalnych, ale jeżeli będziemy mówić, że nasze badania, naszych specjalistów są nic nie warte, no to jak my mamy tych mieszkańców uspokoić? To na mieszkańcach najmocniej odbijają się słowa marszałek województwa, uderzające w zaufanie do służb, i trudno nie odczytywać ich właśnie w taki sposób. Osianie dezinformacji polityk Platformy oskarżył wiceminister Jacek Ozdoba i reagował też na zarzuty tej formacji w sprawie nielegalnych składowisk. To był problem, który narastał przez wiele lat i dzisiaj część tych miejsc wskazywanych jako nowe porzucenia nie są nowymi porzuceniami, tylko są manipulacją medialną w celu przedstawienia, jakoby w tej chwili pojawiały się w takiej dużej liczbie miejsca nowe, jak to jest jeszcze wiele lat temu. Nielegalne odpady m.in. z Niemiec od lat zalegają m.in. w Sobolewie i Starym Jaworze. Wybuchały tu w przeszłości pożary. Rząd odpowiedział na sytuację poprzez skierowanie skargi do Komisji Europejskiej na Niemcy, skąd pochodzą nielegalnie składowane odpady. W Sejmie ruszyły prace nad prezydenckim projektem, który ma określić współpracę głowy państwa z rządem w związku z nadchodzącą unijną prezydencją. Mandat głowy państwa ma wzmocnić m.in. możliwość weta przy zgłaszaniu kandydatów na unijne stanowiska. Inicjatywa określa, jak ma wyglądać współpraca między głową państwa, rządem, Sejmem i Senatem w czasie prezydencji unijnej, którą Polska obejmie w pierwszej połowie 2025 roku. W trakcie posiedzenia sejmowej komisji szczegóły regulacji przedstawiła minister Małgorzata Paprocka. Mówiła, że co do zasady, z regulacji wyłania się obraz współdziałania. Współdziałania prezydenta z Radą Ministrów w kwestii powoływania, wskazywania, wyłaniania kandydatów na stanowiska krajowe w ramach Unii Europejskiej. Rząd nie będzie mógł bez zgody prezydenta wskazać kandydata na unijnego komisarza, sędziego TSUE czy członka Trybunału Obrachunkowego. Zgodnie z inicjatywą prezydent będzie miał prawo brać udział m.in. w posiedzeniach Rady Europejskiej. Ma mieć też wpływ na przebieg prezydencji i tematy, jakie ona podejmie. Regulacje nie spotkały się z przychylnością opozycji. To Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i politykę zagraniczną. I to jest absolutnie konstytucyjna kompetencja Rady Ministrów. Z tego względu uważam, że to jest też naruszenie kompetencji konstytucyjnych Rady Ministrów. Politycy opozycji wiązali przyjęcie regulacji jasno wskazujących na rosnącą rolę prezydenta w polityce unijnej z nadchodzącymi wyborami. Według posła Tadeusza Cymańskiego z PiS-u inicjatywa pozwoli uniknąć polsko-polskich sporów poza granicami. Ta inicjatywa prezydencka na pewno jest w duchu konstytucji. Wyciąga wnioski z przeszłości. Potrzeba, żeby bardzo ważne kwestie
były wymagane w zgodzie. Motywem przewodnim polskiej prezydencji w Unii Europejskiej powinno być według prezydenta Andrzeja Dudy wzmocnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Najwyższa Izba Kontroli chce większych uprawnień, m.in. o charakterze prokuratorskim. Pierwszą, która poparła inicjatywę, jest Konfederacja, choć wcześniej żądała dymisji Mariana Banasia. Trudno spodziewać się, by regulacje poparły inne ugrupowania. Widoczny jest spór, jaki toczą prezes NIK-u oraz PiS. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wystąpił na konferencji prasowej razem z szefem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. Będziemy wspierać niezależność Najwyższej Izby Kontroli, zarówno w tej, jak i w przyszłej kadencji. Będziemy chronić Najwyższą Izbę Kontroli przed tym oraz przed każdym kolejnym rządem. Konfederacja popiera przygotowaną przez prezesa Mariana Banasia nowelizację ustawy o funkcjonowaniu Najwyższej Izby Kontroli. Przepisy przewidują wzmocnienie niezależności organu poprzez m.in. przyznanie mu uprawnień prokuratorskich, zagwarantowanie pełnego prawa kontroli spółek Skarbu Państwa i funduszy operacyjnych służb specjalnych, wymienia szef NIK Marian Banaś. Wszystkie te postulaty zawarte w naszym projekcie zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli popiera Konfederacja i dlatego dzisiaj stoimy tu razem. Liczę na to, że również pozostałe siły polityczne poprą ten projekt. Jeszcze w 2019 roku konfederaci domagali się dymisji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Z kolei w zeszłym tygodniu Sławomir Mentzen ogłosił, że syn Mariana Banasia, Jakub Banaś, wystartuje do Sejmu z drugiego miejsca na warszawskiej liście Konfederacji. Zaskakujących kandydatur z list Konfederacji jest więcej. Z okręgu sieradzkiego wystartuje były wiceprezydent Łodzi. Ireneusz Jabłoński pod koniec PRL-u szkolił się na tajnego agenta wywiadu. Ta historia została wyjaśniona, on powiedział, że to są jego błędy młodości i tak dalej. Także jest tutaj, nie mamy co do tego wątpliwości i po prostu ufamy temu kandydatowi. Z pierwszego miejsca z Torunia wystartuje Przemysław Wipler. To były poseł Prawa i Sprawiedliwości, założyciel Stowarzyszenia Republikanie, a następnie polityk partii Janusza Korwin-Mikkego. Przeciwko Wiplerowi toczy się proces. Został on oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy Fundacji Wolność i Nadzieja na kwotę 150 tysięcy złotych. Kandydat Konfederacji nie przyznaje się do winy. Zarząd fundacji, który jest poszkodowany, wysłał do sądu i do prokuratury wcześniej pismo, że nigdy fundacji nie brakowało żadnych pieniędzy, a pomimo tego całą kwotę, którą wydatków zakwestionowała prokuratura, ja wpłaciłem, zanim ta sprawa trafiła do sądu. Konfederacja do tej pory słynęła z tego, że ma wśród swoich polityków ludzi z dosyć czystymi kartami, natomiast tych dwóch panów niestety ma za sobą przeszłość polityczną, która nie każdemu wyborcy może odpowiadać. Wskazuje politolog Małgorzata Molenda, podobnie może być także z postulatami Konfederacji. Dotychczasowe obietnice ugrupowania spotykały się z poparciem jego wyborców, ale w tym tygodniu Sławomir Mentzen zgłosił taki postulat. Lasy powinny być prywatne, a nie państwo. Według sondaży Konfederacja jest obecnie trzecią siłą polityczną w Polsce. Senatorowie opozycji przegłosowali poprawkę, która odbiera 6,5 miliarda złotych pomocy dla rolników z polskiego budżetu, alarmuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, który uznał to działanie za skandal. Komisja senacka, senatorowie opozycji przegłosowali poprawkę, która zabiera z polskiego rolnictwa w pomocy, tej pomocy dla polskiego rolnictwa 6,5 miliarda złotych. Jeszcze raz powtórzę, 6,5 miliarda złotych. Z tych środków, które były na pomoc do zbóż, na pomoc do nawozów, na pomoc do paliwa, na pomoc do kredytów. 6,5 miliarda złotych senatorowie opozycji zabrali. To jest wielki symbol tego, że opozycja w Polsce jest przeciwko polskiemu rolnikowi. Ja nie wiem, czy to można zrozumieć nawet, że w takiej sytuacji, gdy mamy wojnę, gdy mamy tak trudną sytuację dla polskiego rolnika, senatorowie przegłosowują tą poprawkę właśnie, żeby zabrać właśnie z tej pomocy, o którą my tak bardzo mocno walczymy w Unii Europejskiej, żeby nam Unia Europejska pozwoliła wypłacić te pieniądze z naszego budżetu, z polskiego budżetu. Mamy zgody na dużą część tych pieniędzy już z Komisji Europejskiej, żeby z naszego budżetu wypłacić. A senatorowie opozycji głosują poprawkę, żeby zabrać te środki. Nie ma w tym momencie warunków, by wydobyć z więzienia Andrzeja Poczobuta, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
Niestety nie mamy dobrych informacji na ten moment. Podejmowaliśmy wszelkie możliwe próby wydobycia Andrzeja Poczobuta z więzienia, natomiast z wielkim, wielkim żalem muszę stwierdzić, że w tym momencie nie ma niestety na to warunków, nie ma najmniejszej dobrej woli po drugiej stronie. Musimy pamiętać o Andrzeju Poczobucie i o setkach więźniów politycznych na Białorusi. To są prawdziwi Białorusini, tak myślimy o Białorusinach, to nie Łukaszenka. To ci przywódcy, ci liderzy narodu białoruskiego, którzy siedzą w więzieniach tak naprawdę, to oni reprezentują naród białoruski. Z takim narodem będziemy tworzyli wspólną przyszłość. Pożary cały czas trawią Grecję. Temperatura przekracza tam 40 stopni. Greckie władze oceniły, że dziś bardzo wysokie zagrożenie pożarowe będzie dotyczyć regionów. Attyka, Grecja Środkowa, Pelopones, południowa i północna część Wysp Egejskich oraz Kreta. W Grecji pożary dotarły do miasta Kifisia, położonego w aglomeracji Wielkich Aten na jej północnym krańcu. Ogień spowodował zakłócenia w ruchu drogowym oraz połączeniach kolejowych. Rozprzestrzenianiu żywiołu sprzyjają silne podmuchy wiatru. Cały czas strażacy walczą z ogniem na wyspie Rodos. Eksplozja nastąpiła w składzie amunicji greckich sił powietrznych w mieście leżącym około 12 kilometrów na południe od trawionego pożarem Volos na wschodnim wybrzeżu kraju. Widzieliśmy, że wybuch pożar w składzie amunicji sił powietrznych i nawet teraz jest tam ogień, a fala uderzeniowa wyrządziła ogromne szkody. Od rana jest bardzo źle. Pożary ciągle się rozpalają. Pożary wokół domów. Obawiamy się eksplozji. Ewakuujemy wioskę. Od środy urzędnicy nakazali ewakuację kilku społeczności w najbardziej dotkniętym obszarze Magnezji, na wybrzeżu na północ od Aten. Wczoraj jeszcze więcej osób zostało zmuszonych do ewakuacji. W pomoc zaangażowani są polscy strażacy. Nasi strażacy pomogli greckim kolegom w walce z pożarem, który wybuchł w pobliżu strefy ich działania w mieście Aspropyrgos. Działamy. Przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Andrzej Bartkowiak. Według informacji greckiej straży, w ciągu ostatnich 10 dni w trakcie walki z pożarami w Grecji zostało rannych bądź ucierpiało z powodu udaru cieplnego 74 strażaków. Z ogniem zmagają się też inne kraje. 400 hektarów ziemi spłonęło w Chorwacji. Żywioł szalał na chorwackiej wyspie Kijowo w pobliżu popularnego Splitu. Wkrótce po wybuchu pożaru 155 strażaków, 55 pojazdów, siły powietrzne, 3 samoloty były rozmieszczone w jednym punkcie, aby ugasić tutaj pożar. Sytuacja powoli stabilizuje się na Sycylii. Straty na Sycylii, w Kalabrii i w Apulii szacuje się na setki milionów euro. Ogień spowodował ogromne zniszczenia upraw, domów, infrastruktury i zabytków. Zniszczony został liczący 400 lat kościół i czczone w nim ciało patrona Palermo, świętego Benedykta. To były informacje dnia, a kolejne wydanie w południe z Panem Bogiem.